Cześć, siemanko, witajcie w kręciku z Farming Sim. Lato 22. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, gnojowica. No, na łąkę, potem będę orał tą wiedzę i będziemy tutaj siać. Także lecimy, mi siaczki, do przodu. Oczywiście, w tej zasadzie dawno nie było tej serii, no ale tak jakoś wychodziło. Nowa beczka, no to właśnie, kupiłem ją zimą. Na live chyba? Właśnie na live kupiłem tę beczkę, jakoś tak. Więc tej beczki nigdy nie widzieliście dla prezeta. Kupuję sobie. No i rozlewam. To tak kurczę. Trochę mało idzie, nie? Bez 15 metrów sześciennych, no trochę mało tych miejsc pójdzie, ale. Tararara. Okej. Okay. Tererere. Dobra, lejemy gnojowicę, ale widzę, że ta beczka, ta jedna beczka to mi starczy, starczy. O właśnie, dzisiaj jest dobry czas, bo trzeba pola kupić. Trzeba kupić te pole. I teraz tak, ile mam pieniążek? Te pole i te pole trzeba kupić. No i elegancko. A ja chyba chciałem to z rzepakiem kupić, ale jednak kupiłem inne pola. No ale tutaj jak się połączy, to będzie fajne pole, nie? Tylko nie wiem, czy już od razu to łączyć, czy tutaj zrobić na dwa kawałki to. Że tak tutaj miedzę zrobić i tyle. Dobra, 20 tysięcy, no to już muszę zostawić te pieniążki, bo trzeba zrobić badanie gleby. A tu powinno być iłu trochę więcej. No, dość fajnie te pola wyglądają. Tak patrzę na mapę, to w sumie jestem samym tym. Cały czas w tym jednym miejscu tutaj na mapie, nie? No, ale kolejne pole już kupię na pewno tutaj. Te dwa bym chciał kupić na pewno. 76 i 75, żeby tutaj trochę dalej pojeździć sobie. A może w końcu 72 kupić? O, patrz, w sklepie jeszcze nową przyczepę kupiłem. Bo teraz zobaczyłem. No dobra, później się ją przywiezie. Na żniwo. Ale strasznie chyba... Ciężko ten ciągnik was z tym beczką. Czy ciężko? No tak czuję, że... No, buja go tak. Dzisiaj będę siał oczywiście sobie na tym odcinku. Bo tego nie powiedziałem. Jest maj. Łąkę skosiłem, więc trzeba ją zlikwidować. Tak to będzie wyglądać. No i tak to będzie wyglądać. No bo potem ten, jak przewinę czas... Wiadomo, gnojowicę sobie zostawię w beczce. No bo po jęczmieniach będę lał. Będę lał po jęczmieniach, no bo... W sumie za miesiąc, no bo w czerwcu będę lał, tak. Patrz, patrzę na tą tablicę, ale nie pamiętam, czy jęczmień miała zasiany. Znaczy, no na pewno kupiłem ci jęczmień jedno pole, to wiem. A jest, na 20 jęczmień, dobra, widzę. A i tam jest, a tu trochę mam tego jęczmienia, jednak mam trochę, tu, tam, no już. Będzie jest godzina koszenia tego jęczmienia. Na pewno po skoszeniu jęczmienia trzeba będzie zrobić... Tutaj łączenie pola, bo tego chyba nie ma. Bo tam tylko ja to kupiłem, ale nie łączyłem tego. Mi się wydaje. Na pewno po jęczmieniu też trzeba będzie tutaj 27 z 29 połączyć, tak fajnie. Będzie też fajny kawałek duży.
60 kilo daje. No to niech sobie daje. To jest sam, że ściernisko ma. Miał w sumie. Bo ja kupiłem te pole. Już jest moje. Na pewno widzę, że w maju teraz będę musiał sobie nawozy zrobić. Na zwykłe pola. Znaczy na pola. Na moje uprawy trzeba będzie pola, nawóz zrobić. Ale tego już nie będę pokazywał, bo to jest przesady. Chcę tą serię dusić do przodu. Dlatego nie będę wam pokazywał takich rzeczy. Znaczy takich rzeczy. No wiadomo, nawóz zrobię, tak? Raz na jakiś czas na kanale, no ale nie będę specjalnie robił całego odcinka z nawozów. Po to, żeby już nic nie było, nie? Ale dobrze, tutaj się trafiła gnojowica, nie? I jakieś tam siewy. To się bardzo cieszę, bo... W sumie dobrze, ten flet teraz był trochę przeciągnięty. Przeciągniętą serią był trochę. Szczerze mówiąc, z jednej strony się nawet cieszę, że on był przeciągnięty, ten flet, bo dzięki temu... Dzięki temu, że fleta przeciągłem, nie, no to... Nie mam tutaj żniw. W tej serii. Na Lengradzie i na... Na M-Creeku się skończyły żniwa już. Więc teraz tam będą uprawy, teraz tam będą jakieś siewy, gnojowice, wiadomo, takie sprawy tam. Znaczy gnojowice, bardziej to chyba obory na M-Creeku. Jakieś tam wapna, wiadomo, takie rzeczy, nie? A tutaj na flecie będą sobie na spokojnie kosić. Nawet trochę, nawet dobrze to wyszło, że trochę się przesunęło to w czasie wszystko. Bo dzięki temu... Będę miał co robić. Na odcinkę, że tutaj będzie, wiadomo, tu będą żniwa, tam będzie gdzieś gnojówka się, tam będzie jakiś obornik czy coś. Wiadomo, do 15 będzie, znowu w 15 będą żniwa, więc nawet dobrze, 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 naprawdę, powiedziałem to Krukowi już wprost w oczy, jak nagrywaliśmy ostatni odcinek z Gearkrux, że ja się tak dawno nie cieszyłem z tego, że nie będzie odcinka ze żniw, nie? Bo po prostu złudziłem się trochę te żniwa. Nie ukrywajmy, no na tylu seriach jak robiłem te żniwa, no to... To trochę mi się to przynudziło. No więc nie ten, nie robiłem. Tutaj chyba nie będę tego dolewał aż do końca. W sumie i tak bez sensu wybrałem tego, co teraz sobie myślę. No bo tu będzie soja, no to wiadomo, soja nie wymaga nawozu. No ale dobra. Myślę, że przez to chyba gorzej nie będzie planować. Po prostu ten odznacznik się zostanie na kolejne rośliny i tyle. Dobra, teraz trzeba czwórkę zapiąć tutaj. Odpalić. Zaorać tą miedzę i bajlando. Dzisiaj właśnie John Deere będzie siewnikiem jeździł, bo tego nie powiedziałem. Ale już mogliście zobaczyć. Obora jest pełna. Pełno karmy jest w oborze. 50 ton chyba tam jest nawiezione. Tam miałem czas na lewie, to woziłem po prostu te emerytury, nie? Ogólnie już pół silosa pół silosa kiszonki zużyłem. No ale dzięki temu, że zużyłem pół silosa kiszonki, no to zrobiłem jakieś około 200 ton. Nawet nie pamiętam ile paszy, no. 140 ton, no mam. No. Tak to wygląda. Tutaj trzeba tylko miedzę połączyć. No mogłem całe te pole orać. Ogólnie tak na początku chciałem tą łąkę całą orać, ale potem stwierdziłem, że jednak nie, bo coś tam. Nawet nie wiem jak to było, tak do końca. Dzień dobry, Kru. Dzień dobry. Co tam dzieje? Jak to z tymi ścieżkami jest? Bo ja zrobiłem tak, że jak mam tam początek pola, to pół, raz i ścieżka, i potem już nie robiłem na pół. No a po co potem? Czyli po prostu od tego, od początku pola pół i potem już całość, nie? No tak. No ty powiedz, że umiesz ścieżki robić.
Bo Tak mi rzepak powiedziałeś nawet. zasiałem, nie? Rzepak zasiałem i tylko naokoło mi brakowało ten, z 3 metry. Żeby opryskiwaczem dolać. Ciekawe dlaczego. No. Wczoraj se na hot baleronie se Iwanowego postawiłem. Takiego na luzie. Bez żadnego realnego grania. Znaczy... Co? W miarę możliwości gram, ale... Aż tak bardzo to nie. Czy ja dobrze słyszałem? Że... Wiesz... Że na kierownicy i w ogóle. Tak. Ja się przesłyszałem, że klub... W ogóle w końcu mi się kopalnia ruszyła, w końcu jest jakiś progres widoczny. Bo se tak patrzę, no to 2 km przez cały dzień i całą noc mi wczoraj... Znaczy, no przez całą noc mi wykopało. Więc już idzie to szybciej. No ja jak byłem na ziemi, to miałem 5 km chyba. No ale ty miałeś ulepszone, bo ja teraz muszę sobie ulepszyć tego. Brakuje mi... No, dosłownie, tak idealnie 10 biliardów, żeby sobie ulepszyć platformę wiertniczą. I wtedy będę mógł sobie kupić nowy silnik, nowe chłodzenie. Serio? Dobra. Jaskinka się otworzyła, naukowiec mi coś znalazł. Proszę cię, nie gin. Błagam. Po prostu nie będę minuty kasadu, a jak będę miał czas, to jeszcze sobie zawołuję. Zobaczę, że będzie minuta cinka, jest 12 minut, nie co? Ale pewnie już nie będzie czasu. Wiesz, na którym kilometrze jestem? Na 905. Nie, 915. O, to dobrze będzie. No. Także jeszcze no. Jeszcze księżyc. Jeszcze trochę, no. Jakie, czekaj, bo tu mam, tak, wiertło za 4000 ropy, tylko to jest silnik rakietowy, ten co ty masz, bo bym potrzebował miliard węgla. A, to bym musiał raczej z tego, z nowego handlu, znaczy no. No tak, no bo tego nie usałem. Musisz to kupić, znaczy ja to trafiłem w skrzynce akurat, nie wiem jak, ale... w sensie, że ci to od razu za ten? Założyło, czy plan? No plan. Aha, no to mi też ale ze skrzynki. Ten węgiel trafiłem w skrzynce. Aha! A to w jakiej? W tej normalnej, czy...? Nie wiem, gdzieś w kopalni, nie. Ale to w złotej, czy tej szarej? Normalnej, szarej skrzynce. Drewnianej. A. Aż się zdziwiłem, bo mi ten dźwięk przyszedł taki, wiesz, że jak się magazyn zapełni. No. Jak patrzę, to a tam człowiek 5 miliardów węgla, czy tam 4 miliardy. Ale kurna, że z tej, że ze zwykłej skrzynki. To jest ciekawe. Ty, a ty już ulepszyłeś górników na ten maksymalny poziom? Nie. Wolałem zarypać w ulepszenie wiatru. No i elegancko. Dobra, 60 bo miliardów. Bo wiesz, to mi się bardziej przyda niż górnicy. Jeszcze 10. Jeszcze 10 miliardów, Kacper. Ale ciężko się tą kasę bija, naprawdę. No. Ropę też. Nie, tą ropę nie. 17 godzin do zapełnienia mam, a mam jej... Potrzebuję jeszcze 600 do fulla. Czy ropę to tam akurat w skrzynce idzie trafić, to wiesz? No. To tam jakoś to przyspieszy, ale... Też jak się te timelapse ma, to też idzie. Tak jest. Ty, ja wściekły tym czymś. Jak on powrócił, to mi dał paliwo, nie? Może przez to, no, że ten... No, ale mało dał mi. Że tu jest ten... more power, do tego, że to tak idzie. Nie, czy ten ciągnik by sobie poradził 10 z tym minut timelapsa. Przyda się. Bo on wymaga ile koni? 200 koni. Ty, ten potwór za 900 km, on nie był ten. On
A tu ma 182, Nie był no? trudny, ale chyba z 5 minut z nim walczyłem. Trochę mocy mu brakowałoby, ale powinien Długo się z złapać nim kartę. walczyło, ale nie był dobry. Lubi ten zestaw, jest piękny. Tak. Pamiętaj, 10:10. Wiem. Nie będę w kościele. Dlatego umówiłem się na 11 przyjściu te nagranie. Bo i tak zaraz zwijam. A co Wiechło o tych modach mówił tam? Jaki woda? No, na ogólnym. Bo on tam chciał ze mną grać na tym. Na Na czym? czym? Na M-Clicku. Ja mogę z tobą zagrać, bo mam wszystkie twoje mody. Jak zaprosisz kiedyś. Zaproszę kiedyś. Na kopanie marki akurat. Pamiętam jak ten. Jak się cieszyłem, jak na Falsbrum mnie zaprosiłeś. Kiedy to było, co? No, dosyć dawno. I no kurwa. Będę sobie musiał tego drona ulepszyć na poziom trzeci. A wiesz, że ja wczoraj zrobiłem 1300 mil? No, ładnie. Chciałem więcej, ale już musiałem iść. Myślę, że dzisiaj możemy tak, 13, 17, a potem może ten. A nie wiem, a chuj. Znaczy no, tego. Dawida. Można potem iść. Kurde, wziąłbym to, ale ty mi umrzesz, bo ty jesteś Chamajda. Ta korona jest mega. A kupuje się? No. W ogóle mam 142 materiały budowlane. Więc... W sumie mógłbym max paliwo kupić. Nie wiem, ja teraz jak doszedłem do tego księżyca, to mam takie coś. No. Że ciągle trafiam w tych kopalniach materiały budowlane i w skrzynkach. I naukowcy mi ciągle przynoszą. Ale najczęściej to jest ta kupa minerałów dostała. Czy ja to chcę? Chcemy 50. To chcę to. Dobra, ulepszyłem sobie szansę zbieracza skrzyń. Teraz jak mam ten. Jak mam do wyboru albo tą kupę minerałów, albo torbę pieniędzy, to wolę torbę pieniędzy, wiesz. Bo bardziej mi się przyda. Ja bym sobie musiał te paliwo od dronów poulepszać, bo ja w ogóle tego nie ulepszałem. Jednak jest, że tym ciągnikiem to tylko jedna seria mi się przypomina. Ale jakim jest ciągnikiem? Zielonym. John Deere. Gearcooks to było coś. To było coś więcej niż... Niż życie. Tak. To był styl życia. Pamiętam jak... Myślę, czy to w ogóle było sens siać ten hektar soi, no ale okej. Okay. Hektar soi? No. To gdzieś poleciał? No bo tak mi na pola pasowało.
bo w sumie nic innego już bym tu nie zasiął. Dobra, leć. Wierzę w ciebie. Jeśli maj, no to co miałbym zasiać? To był chyba zły pomysł, żeby tu puścić latającego drona. Do góry dosyć wrześnie zasieje, no bo po co? Ja się dzisiaj uprzę i wbiję te 10 miliardów. Już 9 w sumie. Nie, 10 dalej, powiedz. Ja ci się to wbiję. Co? Naukowca znalazłem. Rzadkiego. Dobra. Dostałem nowego naukowca. Jesteś rzadki, to teraz... zginąć. Dostałem rzadkiego naukowca i go wysłałem do tego. Był jakieś gówno, na które jest, że umrze 90% szans ponad. O, to ja chcę takie coś, bo za to się nie jest. No, jest. Dlatego wysyłam właśnie, jak mam takich debili. Wiesz, że miałem wtedy dwóch legendarnych, a teraz żadnego? Ja też. Miałem jednego, wysłałem go na jedną ekspedycję i umarł. A miał 15%, że umrze. Nie, tam przy 5 nawet padł to, wiesz. A nie legendarny, to jakiś inny. A mi przy 15 legendarny padł. Dobra, wszystkie są ładnie zasiane do brzegu. A w ogóle jak tam izotopy? A mało dostępne za izotopy, to nie sprzedaje. Dobra, ostatni przejazd to? Tak, jest ostatni. Wiecie, nie wiem, czy wziąć tu wały jeszcze, trochę czy się ulepszy to. Ale sobie jakbym wziął wały, no to wtedy poza cikiem. Platformę wiertniczą. A na który ty poziom masz platformę wiertniczą? Nie wiem. Ile możesz mieć maksymalnie ropy? Ropy? 4000. A, no to będzie miał ten sam poziom co ja, czyli 11. Nie, 10 są. Dobra. Czas się zwijać. Więc widzimy się o 11:30. No. No. To na razie. Na razie. Ile minut odcinka? 22, no to trochę mało, no to jednak pojadę tu zawałować jeszcze, tak sobie myślę. No, pojadę też się zawałować, bo... No to będzie za mało. Za krótki odcinek był. Dawaj, jedź. Trzeba snapa wysyć, ale co? Snap to powstało. Dolnego związku. O, to jest super, że tutaj strony się w ogóle nie zaczęło składać, co myślałem. Dobra, tego tu postawię. Idę teraz zawałować jeszcze, bo jeszcze czas mam. A wiadomo, lepiej teraz zawałować i potem po odcinku mieć mniej roboty niż potem poza odcinkiem na wariata lecieć. Bo szybko trzeba save'a ogarnąć. Ewaluowanie nie jest długie. Dobra, już nie będę używał tego GPS-a, no bo kubota nie ma na to. Zagrajmy chociaż realnie. Chociaż po takiej trawie się w GKB to nie jest tak do końca realne. No. Ale okej, niech już będzie. No dawało, bo ładnie to moje gęczuje.
I będę musiał coś tutaj z tym polem pomyśleć. Albo tak zostawię, jak jest teraz. Albo... No, chyba tak zostawię, no bo co to innego wymyślę. Albo tą granicę tutaj pola przesunąć w lewo, nie? Na równo z tym. Tutaj znowu to będzie mniejsze pole, a tam to będzie takie wielkie, no. Ale zobaczmy, no na razie niech jest ta granica na razie taka. Myślę, że to, jak to by było węższe, no to by wiadomo, no to wtedy bym to przesunął, nie? Ale to tak... To to jest dość metrów jeszcze, no to... Dobrze, te wały mają 9 metrów, nie? To przynajmniej idzie to jakoś wałować szybko. Tenirara. A potem jak już wiadą te wały 12, no to potem już praktycznie te 12 będą szły do końca serii nawet, bo tu... Bo ja tutaj nie widzę innych większych wałów. Sorry, ale nie widzę ich tutaj większych wałów niż 12 metrów. No, bo tutaj większy wałów nie ma sensu, nie? Też nie wiadomo, jakie wielkie ciągniki też tu chyba do końca serii, na koniec serii nie będę grał, nie? No, bo gdzie, na flecie, gdzie tutaj na takiej małej gospodarce jest ciągnik 400 koni, powiedzmy. Ale myślę, że 300 koni, no to będzie chyba max, tak sobie myślę, nie? Żeby mieć jednak te ciągniki dziewiątki, już 9-metrowe, czy jakieś tam... Do dziewiątki to tutaj idzie jeszcze dużo porobić, nie było widać. Ale powyżej dziewiątki to nie wiem, czy tu jest sens. No może ewentualnie 12 ciebie, nie, ale... Ale tak to chyba już większego niż 12 metrów to nie widzę tutaj. Więc w sumie tak patrzę, to trochę duże te pola są jednak, nie? To wszystko będzie na koniec złączone, czy będzie tutaj dość dużo tych pól. Znaczy dość duże pola będą, a dość dużo pola, źle to powiedziałem. No ale na pewno ich z dziewiątką tutaj nie będę kosił, no bez przesady. Szanujmy się, panowie. Bo ja bym są na pacę, to bym ja tam wiecie. Okej. Okay. No, za 20 minut będzie odcinek na kanale, więc lux. Ja idę teraz jeszcze Ellengrada szybko nagrać, bo to jest głosowy. W sumie Enkrik też będzie głosowy, więc... Chciałbym do tej 11.30 w sumie jak najwięcej go nagrywać, no bo będzie wtedy lepiej. Tak sobie myślę, że tak sobie zrobię. Próbuję sobie znapa teraz. To ten krótki tam wysył. Tarirara. Dobra. Zwołuję te pole i kończę odcinek, no bo to już będzie czas, nie? No bo już 29 minuta, no to akurat będzie. Akurat będzie jak znalazł na odcinek. Idealna długość będzie. Trawy na dwa palce. Nie, no bo mówię, jakby ten na siebach tutaj skończył, no to by było krótko, bo było 23 minuty by było, nie? No to trochę za krótki odcinek jednak by był. A tak jak ma te 35, to jest dobry odcinek.
Na Lengradzie na szczęście jest ostatni zbiór tych winogron i będę likwidował to gówno. I to jest chyba nawet przedostatni głosowy na Lengradzie, bo teraz drugi odcinek, kolejny już będzie tym lapsem z sieł. To sobie mogę sam w tygodniu zagrać. Może mam do tej 15-16 chatę wolną. Sobie wolę to wykorzystać na nagrywanie głosowych odcinków. Bo potem wiadomo, jak już będzie pełna chata, no to wyrąbane. No to znaczy wyrąbane, no to wtedy już będę mógł sobie ten lapsy ponagrywać. Tak? Kurde, Enkrika trzeba jeszcze ogarnąć. Save'a. Ale tam chyba tylko skosze i będzie tyle. I trzeba będzie przewinąć na sierpień chyba, bo ten lipiec. Z tego co pamiętam. To trzeba wapna robić i powoli siać już. Tam trzeba będzie już powoli siać ten, nie? Rzepak. No i dobra. Zawałowane, zasiane, zagnojowicowane. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale niech będzie. To był chyba hektar, tak? No hektar 28 było dokładnie. No hektar 30, no bo tam jednak kawałek wjechałem, zanim zacząłem nagrywać. Zanim zacząłem, nie nagrywać tylko ten, zanim zacząłem, resetowałem licznik, to już parę tam metrów było przejane. No te trzy ary mogły być, nie? Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, cześć, papa i do następnego. Trzymajcie się cieplutko, papa.